coś na balkonie. Tak, lewica siedzi na balkonie, grzeje się o zachodzącym słońcu. A właśnie, czy Marcelu, ja ci mówiłem, jakiego spela sobie dobrałem? Nie mówiłeś. Mówiłeś o Lesser Restoration i coś tam jeszcze rozważałeś. Tak, tak, Lesser Restoration. Wychodzicie od tego, zaczynamy, jedziemy. Wychodzicie ten, Delavran was wyprowadza, widzicie jedno z tych lwic, jest po południu mniej więcej godzina 14-15, jak wychodzicie. Ale słońce chyli się koło zachodowi. Bo to już taka, to jest jesienna pora, więc no jeszcze jest na niebie, ale widzicie, przeszło na stronę taką zachodnią. Witajcie. To nasi nowi pracownicy. Poznajcie Rocco, Gertrud i ty, jak się nazywałeś? Spoglądam na ciebie, Delavran. Fang. To nasz szeryf Bill, nasza kapłanka Patrycja oraz nasz wspaniały burmistrz William. Widzisz, przedstawił was Delavra. Widzisz, ten burmistrz podszedł do was. Taka pocułowata twarz, przy kości, bardzo blady. Uścisnął wam taką, ma taki uścisk dłoni mokrej ryby, spocone dłonie ma. Uścisnął wam ten i witajcie, miło was poznać. Witajcie w Krasenwaldzie. Byłem zajęty, nie mogłem was wcześniej spotkać, poznać. Mam nadzieję, że już... Kto to jest, Marcelu? Burmistrz, William Modest. Mam nadzieję, okay, że już... A z kim my rozmawialiśmy? Rozmawialiście z Markizem. Dobra, Markiz, a to jest burmistrz, dobra. Już rozesłałem słowo, zbieramy ludzi. Rozumiem, że panowie pomogą, tak? Będą, widzicie, ten Delavran mówi, będą... aktywnie asykurować. Pomagać, asekurować i upewniać się, że nikomu nic się nie stanie. Tak, wciąż zbieramy ludzi. Myślę, że do wieczora będziemy mieli ekipę i do wieczora chciałbym zacząć za godzinę, żeby jeszcze dzisiaj coś zrobić, mówi Delavran, patrzę na niego takim twardym wzrokiem, żeby jeszcze dzisiaj coś zrobić. Przyspieszmy to, widzisz, tak pstryka palcami. Przyspieszmy to. Dobrze, widzę, że burmistrz. Chodźmy, Patrycja. Widzicie, że widzisz, odeszli z tym. Dobra, no to ja, że tak powiem, wychodzę na środek i podbijam sobie głos przez tej digitation i mówię: ludzie, pracujący w trudzie, wszyscy do mnie. Proszę się tu zebrać, pan burmistrz ma coś do ogłoszenia. Widzisz, że oni poszli, widzisz, krzyknąłeś, to tak trochę pusto. Wiesz, parę osób się obejrzało, rzuć sobie na ten, na performance. Jak ci poszło? 18 na kości, kolego serdeczny, razem ze specjalizacją oraz jak się nazywa, ekspertyzą na performance, to jest jedyne 24. Jak się wydarłeś, stary? Ludzie z okien wyglądają, widzisz, wybiegło kilka osób z domu, patrzą, co się dzieje. Widzisz, burmistrz uspokaja, wszystko, to dobrze wszystko, na ryneczek prosimy. Widzicie, idą na ryneczek, widzicie? No idę za tym całym Rocco, tak zobaczymy. Idziecie, okej. Okay. Dobra, no to wracamy. Wieczorem wracacie, ty też, Fang, schodzisz, akurat się spotykacie pod karczmą. No. I słyszycie takie jakieś okrzyki, ale takie pozytywne, jakieś wiwaty z karczmy. Wchodzicie, jesteście troszkę tym zaskoczeni. W karczmie bardzo parno, duszno, zapach takiej dymu i... przypalone troszeczkę potrawy i gotowane jakiegoś rosołku, jakiegoś mięsa, wina. Wchodzicie w karczmie, tłok, pełno ludzi, nie wiecie za bardzo, co się stało. Rozglądacie się. Rocco, koncert dajesz? Widzicie, wybiegła ta Alicja i bije brawo. Przyszli nasi bohaterowie! Widzicie, słyszycie, ludzie wstali, biją oklaski. Biją brawa. Zdrowie bohaterów! Widzicie, że wszyscy popijają. Wypili za wasz zdrówko. I słyszycie tego karczmarza: dobra, pierwsza runda była gratis, teraz trzeba płacić. I teraz pobiega na lewa tam dalej. Co robicie? Stoicie w drzwiach. Dużo ludzi jest. O, witajcie. Nie spodziewaliśmy się takiego gorącego przywitania. To może zasiędziemy do... Ej, bohatery! Bohatery, tutaj! Słyszycie Tom? Zora woła was. Zora to jest ta duża, jest przy niej ten... No nie widzisz, stąd nie widzisz. Musiałbyś podejść bliżej, stąd nie widzisz.
Wypędzam pięść, idę. Okej, okay, wyprężałeś pięść. Idziecie z fangiem, czy zostajecie tutaj gdzieś? Tak, krok za fangiem dopiero. Okej. Okay. Tak, za fangiem. Za fangiem idziecie, okej. Okay. Podchodzicie. Widzicie tutaj dużo znajomych twarzy, kilka nieznajomych. Widzicie, dużo ludzi jest. Widzicie Zorę, widzicie dwóch ze strażników. Widzicie tego Oliwiera, szeryfa, jakiegoś kolesia, którego jeszcze nie spotkaliście. Jest też Delavran. Jest sporo ludzi. Jeden ze strażników mówi: chodź, składak, siadaj obok nas. Słyszałem, że żeś się stukł z tym Himem, z tym drołem parszywym. Opowiadaj, jak tam było. Zapraszają was. Prawie się nim podtarł i złamał w pół, mówię. Ale ten, przeszkodziłem mu, żeby go nie kończył, bo tam na kontrakcie jest. U Markiza, mówię. Takie tam. To tam nadepnął mi na odcisk, ale tam. Okej, okay, siadacie przy stole, dosuwacie szel, sobie. Mówię ty. Szel mówił, żeby nikogo tutaj nie krzywdzić, więc tak, go mówię, posłuchałem. Mówię, szkoda gadać, bo się gorzko na języku robi. Mówię, gigancica, ty z góry jesteś? Nie, z mięsa. O. Wow. Ale mnie zażyłaś. Ale spokój. Ale zjeść cię nie można. A jak chcesz, możesz mi pojeść. Ale to musimy iść na górę. O. No to jeszcze zaczekajmy chwilę. O, muszę coś wypić najpierw. Zdrowie, widzicie, że pijecie, stawiają wam ten... Ty, składak, mówi ten jeden ze strażników. To jak tam było? Słyszałem, że władowałeś temu parszywemu elfowi ze dwa razy w łeb. Jak to było? Kto nie ma o czym gadać tam. No składak to jest ten tutaj, bo się złożył. Widzicie, pośmiali się trochę. Jedno proszę odnotować, że wyszedł mu naprzeciw. Nie cofnął, nie oddał pola. A że poległ, to powstał. I stoi tu przed wami i pije. W przeciwieństwie do niego ja coś robię. Dla tego miasta. A, on ma teraz dyżur w tej, w winiarni. Właśnie, widzicie, że taka dziewczyna, taka 20-30 lat, ciężko wyczuć jej tutaj jej wiek. Blond, taka malutka, strubniutka, drobniutka, widzicie, ma bystre oczy. Blond, włosy krótkie, ubrana w takie skórzane spodnie, jakiś taki kaftan. Widzicie, bawi się takim widelcem i mówi: a, jeszcze u nas nie byliście, musicie wpaść jutro do winnicy. Trzeba zaplanować tą dostawę. Taki jest plan, jeszcze się rozmówimy z Najpierw musimy busować w polu kukurydzy. No właśnie. Wy to kukurydzę jutro robicie. Trzeba się pozbyć. Tam już parę osób zginęło. To trzeba koniecznie. Dobrze. Wypijmy zdrowie bohaterów. Słyszycie Delavrana. I pamiętajcie, że jutro trzeba wcześniej wstać, bo jest roboty dużo, a robić komu nie ma. Widzicie, wnoszą kufle, popijają. Wypijacie piwsko, pijecie. Widzicie, Delavran obchodzi. Podchodzi do was. Nie dajcie się tak zniża głos, tam ludzie gadają, on do was zniża głos. Nie dajcie się ponąć emocjom, nie zalejcie pały. Jutro od samego rana idziecie do kukurydzy. To jest przedstawienie dla ludzi, żeby podnieść morale. Macie tutaj paradować i świecić oczami. I nie zapominajcie, że chcę was widzieć jutro. Jeżeli któryś zaśpi, będą tarapaty. Mówię mu tylko, you got it. Widzisz, że skinął głową i ponownie podniósł głos zdrowie bohaterów! I widzicie, że odchodzi. Zdrowie do Delavrana! Jak wyszedł, tak cichacem, dwelsant. Wypijmy zdrowie, a sam idzie spać, nie? To jest. Ta, zdrowie Delavrana, mówi ta Zora. Mów w dupę. Chyba nie twój. Tak, to goliecica. Tak, goliecica. A co, nadepnął ci na odcisk? No ten, czarujący jest, nie lubię. Wszystkie magii to tylko w księgach siedzą, czarują. Nie lubię, nie ufam. Pytam się, a jak tam twoje piwko? Nie zaciekło, oby? Nie zbliża się do niego. Rzucam je. A, dobra. Wszyscy mają piwo, to rzucam ten taki szron na kufel tego. Fangamby. A może byś próbowała tego?
No spoko, patrzę na kufel. No podaję. Pokrój śronę, widzi, że nie. Mi smakuje takie. Mamusia mnie uczyła, żeby nie pozwalać obcym zaglądać do kufla, bo mogą coś dolać. Ciebie tego mamusia nie uczyła? Mądra mamusia. Nie uczyła, żeby nie pić. To nie, nie aż taka mądra. Widać, nie studiowała w tej szkole. Słyszysz tego strażnika obok, ten mówi, obok Fanga. Źle się dzieje tutaj w mieście. Mroczne uroki ktoś rzuca. To pewnie stara Gutowa. To ona te wrony przygnała. Dzieciaków narobiła, każde z innym. Teraz tylko jeść wołają, kradną. Małe ch... tam kradną. Raz coś komuś zwinęło. Jak nie pilnujesz, to nie twoje. Widzisz, mówi ta Azora. Tak mnie uczyli i tak jest. No, nam też w sakach użyło, bo... Patrzę na tego, co tam strażnika, co tam nazwał mnie składak. No. No, ty, zamieńmy się. Ja dam ci to zimne piwo, a ty daj mi tą swoją polcę, tam kaszę, czy tam coś... Dobra? I zamieniam. No widzisz, zgodził się, zamienił się z tobą. Zamienił się z tobą, widzisz, że popija. Uuu, dobre, zimne. Widzisz, że pije. No. Pi. I ja tą całą kasę zmieściłem w ową. Okej, wiesz. Widzisz, że ten to się rozejrzał. Pleśniakami nie pije. Widzisz, że odszedł. Wychodzi. Ej, idź! Widzisz, że wygwizdali go. To mówi złe rzeczy bohaterom. Posunta się, widzisz, siadajcie. Widzisz, że posunęli się. No. Ja tam siedzę, gdzie siedziałem tam przy tej dłużej. Widzicie ten. Jest tu koleś, którego jeszcze nie spotkaliście. Wielki taki typ żołnierza. Ma bliznę na pysku, pogląda was. Służyliście gdzie? Walczyliście? Jakieś dokonania macie? Pyta się was. Ja z końca tego stołu. No. A słyszałeś o Gertrudzie Gumbel? Co? To ty jesteś niby. Przez morza pływał? A nie jedno już morze wyrzuciło na brzeg. No. Pewno ciebie też. Mnie tutaj już wyrzuciło długo, długo. I dawno, dawno temu, mam teraz inne rzeczy do roboty, ale było dobrze. Delavran mówił, że wyście widzieli, co się stało z bramą. Jak to się stało? Jak te wilki przelazły przez palisadę? O, jak... Magia, mówię. Był jakiś duży jeden, jasny pies. Wyobraź sobie i cała brama odleciała. Kulę wielkości konia, rozpędzoną. Ach, kur... Wypadło. Bramy nie ma. No, chcesz zimne piwo? Nie chcę. Napisz piwo? Ej, dokładka! Widzisz, że ta Alicja przyleciała, napełniła dzbany, obleciała. Pyta się was ta Alicja, nie widzieliście Fiony? Nie przyszła dzisiaj do pracy. Nie widziałem Fiony. Ostatni raz Fiona to widziałem, jak chyba wychodziliśmy do lasu. Wczoraj. To diabła. Pokręciła się, wymieniła ten, doniosła jakieś rzeczy, widzisz, z pełnym tym pustych tych naczyń poszła dalej. No. Zaniepokoiła mnie ta jej troska o tą Fionę. Fiona to była ta ruda od gutów. Ta ruda, no taka ruda, ta kelnerka, taka troszeczkę taka cwaniaczkowa ta. Słyszeliście? Mówi ta dziewczyna tutaj obok. Słyszeliście, że nasz szeryf dla nas ubrania jednego z zaginionych ludzi. Ktoś założył je na drzewo i ubrał jak człowieka. Kto mógłby zrobić coś takiego? A może ludź się zamienił w drzewo i zostały tylko ubrania z niego? A nie, takie rzeczy to w bajkach tylko się dzieją. No, to takie rzeczy się w bajkach dzieją. A w bajkach schodzą potwory w polu kukurydzy. A to, żeby jakaś srebrno-szara kulka rozpieprzyła całą bramę jednym uderzeniem, to chyba też w bajkach dzieje, prawda? No więc jesteśmy w bajce, witam. Nie wiem. Zaraz. Kto to widział? Ja widziałem. Widziałeś ubranie zaginionego założone na drzewo?
Nie. To za dwa tygodnie wstecz było. Rozpieprzającą bramę. To za dwa tygodnie temu było. Ale teraz mi się przypomniało. Dwa tygodnie temu to się stało? Tak. Jakie drzewo? Gdzie to drzewo? Za miastem. Kto to jutro będzie, szeryfie? Musisz im pokazać jutro przedtem w to drzewo. Pokażę, mówi ten szeryf. Pan też to widział, Bill? Ty też to widziałeś? Tak, widziałem. Dziwne rzeczy się dzieją, mówi ta dziewczyna. Niepokojące. Ja myślę, że ma to coś wspólnego z tą dziewczyną. Ponoć zamordowano dziewczynę wiele lat temu nad jeziorem w lesie. Czasami ludzie mówią, że o brzasku można ją spotkać, jak płacze nad tym jeziorem. Jej ducha. Kiedy to było? Nie, ona ją nie zabiła, ona się utopiła, a po kochanku rozpaczała, mówi ten strażnik, bo tutaj podpity taki już troszeczkę. Rozpaczała i żyć bez niego nie mogła, poszła na jeziorko i się utopiła. No jak widać są różne wersje, co się stało. W każdym razie zginęła. To jest... Ktoś pamięta, jak miała na imię? Nie pamiętam. Nie wiem, widzisz, kręcą głowami, nie. Gadacie. Widzicie, że powoli się ludzie wykruszają, powoli. Ja ten, biorę sobie też jedzonko trochę tam z tej miski takiej z tymi kurczakami, czymś się częstuję i też oblizuję żołudy, zjadam. Powoli ludzie się wykruszają, poszedł szeryf z tym strażnikiem. Jak ma na imię ta dziewczynka z bystrym spojrzeniem? Przedstawiła ci się jako Katia. No, Katia. Okej. A wy co macie zaplanowane na jutro? Idziecie w kukurydzę? Nie, Mizora mówi, że ja to muszę w Wydnicy. Jutro mój dyżur. Dzisiaj tam Chimo jest. Idę, będę pomagała ładować, przygotować transport na jutro. Aha. Coś ci przywieźć z Baldur's Gate? Przywieź. A ty, Katia? Ja pewnie będę musiała przepisać całe zeznanie podatkowe. W tej cholernej karczmie był pobornik podatkowy. Przyszedł, daliśmy mu wszystko, miał następnego dnia wyjechać i się spalił, więc wszystko przepadło, będę musiała wszystko przepisać. Pierwszy dzień dzisiaj wyszłam, od dwóch dni siedzę w papierach, wszystko przepisuję. A to jaką profesję masz przy sobie? A księgi prowadzę. Prowadzę księgi, zapisuję, rozliczam. Księgownica. Tak to można powiedzieć. Księżniczka. Raczej księżniczka. Właśnie. Jo, zaśmiała się. To mi się podoba, księżniczka. Mogę być księżniczką. Papier to. Wiesz, dlaczego ja używam papier? Nie mów mi, proszę cię, nie mów mi. No. Do smarkania. Zjada go. Nieprawda. A tamet jest niesmaczny. Kto to jest taki po tej samej stronie baru, co ja i Frank? Taki wielki gościu. To jest? Nie znacie go. To jest jakiś koleś. Jeden wygląda jak jeden z ludzi. Tak z nim kilka razy zwracała się do niego. Sora wygląda jak jeden z jej takich kumpli, towarzyszy. Może jeden z ludzi Markiza się domyślacie, ale nie przedstawił wam się. Taki typ żołnierza, taki mały. Okej, spoko. Podchodzę do niego i mówię, witaj mości rycerzu, ja jestem Rocco Belcanto. Jak ciebie zowią? Widzisz, że ścisnął cię Arnold. O, Arnold. Lubię. Od dawna w mieście? Nie, już drugi rok. Od dawna, nie od dawna, ważne, że słyszał o Gertrudzie. I pijemy. Tam słyszałem. To tam przyjeżdżają, ludzie przypływają. Przypłynąłeś, zobaczymy, ile wytrzymasz, chłopcze. Och, też tak uważam, zobaczymy. Nie, tutaj absolutnie nie mówię, że jestem jakiś ten wspaniały i tak dalej. Tutaj bardzo ciężkie, dziwne rzeczy się dzieją. Przyznaję. Tak, patrzę na niego, co ma przy pasie, czy ma jakąś broń, czy jakąś. Widzisz, krótkie? że ma... Kołczan jakiś ma? Wiesz co, ma... nie widać broń, widzisz, że ma miecz zapięty tak luźno. Nie ma kołczanu, ale ma na bełty pojemnik, widzisz, z bełta, ma kilka bełtów tam, ale nie widzisz, że nie ma żadnych tych, nie ma żadnej kuszy przy sobie. Okej. Okay. Siedzi sobie, widzisz, mało się, taki mruk bardziej, widzisz, mało się odzywa, czasami coś tam krzyknie, czasami coś tam powie, ale nie zagaduje. Pytam się go, mieszkacie w karczmie, panie Arnold? Nie, nie mieszkam w karczmie, mam
mam taką siedzibę. Generalnie zajmuję się ochroną winnicy. Ja i Lars. Lars to jest mag. Mag nie. Lars to kolega. Też pracuje. Okay. Dzisiaj nie mógł przyjść. Też zajmuje się ochroną winnicy. I dużo jest tam do ochronienia? Znaczy niepokoją was tam? Ostatnio właśnie dziwne rzeczy się dzieją. Jakieś krzyki słychać po lasach. Na początku żeśmy chodzili, sprawdzali, ale teraz mamy zakaz wychodzenia, mamy trzymać się ogrodzenia, mamy patrolować i pilnować, żeby nic się nie działo wewnątrz winnicy. Bo raz nam już okno wybili, ktoś wszedł, coś weszło, poprzewracało tam wszystkie łapanie beczki, skrzynie. Rozlało się tam dużo wina i no i Markiś się zeźlił. No i teraz musimy pilnować, bo tak. Jakiś ochleju, z tego suszyło. No, tak też myśleliśmy, szukaliśmy, pytaliśmy, ale gdzie tam. To co, jesteście gotowi? Mówi ten Oliver. Jutro jedziemy. Myślę, że weźmiemy z sobą Zorę. Markis nalega, żebym ja poprowadził tą operację. Jutro, czy pojutrze, bo jutro idziecie kukurydzę. No właśnie, ja tak się słucham. Jutro przecież już... Nie wiem, za dużo wypiłem. Mówi ten. Jedziemy. Macie jakiś plan? Jesteście przygotowani? No co, no. Zawsze. Startujemy. Jedziemy, dojeżdżamy, wracamy. No, wielki plan, no. To już trzeci transport będzie teraz. Pierwszy zniknął w ogóle, bez śladu. Jakby wyparował. Znaleźliśmy później koło, jedno. W lesie. Drugi spalił się. Tam zginął Eddie. Kolega. Dobry chłop. Potrafił wypić czasami. To kilku ludzi pociął nożem, ale tak to dobry chłop. Ponoć wszedł, odjechał niecałą milę za miasto, usłyszał coś w kukurydzy, wszedł i kiedy wrócił, oblał się oliwą i podpalił. I spalił, razem z sobą puścił dym, z dymem cały wóz. A co koń na to? Nie może być. Nie był zachwycony. Nie może być. Nie daje wiary takim strasznym historiom. To się w głowie nie mieści. Straszne rzeczy. Panowie, dziękujemy za toast, za nasze zdrowie, ale obowiązki wzywają. Jutro, skoro świt, ruszamy do roboty. My mamy jedną tą w jednej izbie mieszkamy wszyscy? Tak, wszyscy macie w jednej izbie. Dobra, pogadaliście jeszcze, widzicie, zbierają się ten... Jeszcze biorę kawałek kurczaka i na odchodne... Jasne. I że oni odchodzą. Wychodzę. Oni odchodzą też. Nie wiem, czy byś znalazł teraz kawałek kurczaka, bo już niewiele zostało. Tak, już pewnie spustoszył wszystko. Widzicie, część ludzi zniknęła, już opróżnia się troszeczkę karczma. Ty, Orko, odszedł. Gertrud, siedzisz jeszcze? Ja jeśli go pytam, mówię, Azura, a ty gdzie tutaj mieszkasz? W karczmie? Nie tutaj. Mam kwaterę swoją. O. Dużą masz kwaterę? Nie interesuj się. Jak słyszę, jak oni rozmawiają, biorę jakieś jabłko i idę do pokoju. Idę, wracam do pokoju. No dobra, tak się mam nie interesować, to się nie interesuje. Jesteś dużo silniejsza ode mnie, nie będę się kłócił. Na razie. Miło było pogadać. Niech ona cię zdominuje. Odchodzisz, widzisz, że... Powoli. Widzisz, że ten... Zora popatrzyła na ciebie, widzisz, że rzuciła w ciebie ogryskiem. Zaśmiała się. Czekaj, zobaczymy, czy trafi. Krytyczny sukces. Dostałeś, stary... Gwizdnęła, odwróciłeś się i dostałeś w oko centralnie. Widzisz, że obie laski się ten... zaczęły się zwijać ze śmiechu. Widzisz, złapały ze sobą jeszcze dzbanek wina i widzisz, że wychodzą. Jak się zaczęły zwijać na odchodne, do niej mówię. Ale to było to, co pchnęły? Fanga rzuciła Zora. Ty już byłeś na schodach, usłyszałeś tylko taką salwę śmiechu. Okej. Okay. No to na odchodne tam mówię, że ale cię muszę podniecać. Idę na schodach. Okej, widzisz, że poszło sobie. Okay. Kto się czubi, ten się lubi.
Okej, idziecie spać. Nic się nie, złego nie wydarzyło. Zasypiacie bez problemów. Poproszę od wszystkich Wisdom Saving Throw. A już myślałem. A już się nie chciałem wykorzystać tego jednego hitpointu. Wisdom. Wisdom saving. Czy bardzo to są biegłe w wisdomie, a gdzie tam? Dexterity. Dobra. Wisdom save. To kość i save ten, tak? Tak, save throw. No, jest, tak. Ale mi poszło. Ja mam 16. 22. 22? 9. Okej. Okay. 16, 22, 9. Okej. Okay. Śpicie. Śpicie. Okej, okay. Czyli. Waszej dwójce wyszło, także wy sobie zdejmijcie słuchawki, a Funk zostaw sobie słuchawki i to będzie dosłownie dwie minuty, także ja wam napiszę tutaj, jak będzie ok, a wy sobie zdejmijcie słuchawki. Dobra, okay. Bo nam wyszło, to zdejmujemy, tak? Tak. Dobra. Budzisz się w lesie, co wydaje ci się trochę dziwne, bo zasypiałeś w karczmie. Nie wiesz za bardzo, jak się tu znalazłeś. Ale to, co cię ubudziło, to głód. Jesteś bardzo głodny. Co się wydaje dziwne, ponieważ jadłeś kolację. Poza tym, coś jest nie tak. Czujesz się taki jakiś niezgrabny, wielki, wyższy niż normalnie. Masz wrażenie, jakbyś dosłownie nie był sobą. Jakbyś był w jakimś obcym, innym ciele. Nie wiesz za bardzo dlaczego, ale... Po prostu zacząłeś biec przez las. Biegniesz, mijasz jakieś drzewa, krzaki, paprocie. Coś mokrego otarło ci się o twarz. Jakieś liście, jakieś gałęzie. Wypadasz z lasu, stoisz na jakimś wzgórzu. Na wrzosowisku, na wzgórzu obserwujesz Krasenwelt. Zasypiający, pogrążony we śnie. Większość domów nie widać świateł. Tu i ówdzie gdzieś pali się jakaś pochodnia, jakaś lampa, jakieś rozświetlone okna. Patrzysz, słyszysz swój ciężki oddech. Przycupnąłeś w takich jakichś krzakach, chaszczach i obserwujesz miasto pogrążone we śnie. Masz oczy déjà vu, jakbyś był już kiedyś w tym miejscu, już to kiedyś robił. Byś już obserwował to miasto. I tak dochodzi do ciebie, że to jest dobre miejsce, żeby sobie tu tak siedzieć i patrzeć nocą na Krasenwald. I siedzisz tak, myślisz, ale nie wiesz za bardzo, o czym myślisz, bo nie jesteś sobą. Coś wpada ci do głowy. Podrywasz się, ruszasz instynktownie do przodu, biegniesz. Kilka chwil zajmuje ci przebiegnięcie, przebycie tego dystansu i dopadasz do murów. Bardzo szybko i sprawnie wspinasz się po nich i przeskakujesz na drugą stronę. Przyczajony przeskakujesz między domami. Szybko, zgrabnie, cicho, pomimo swojego gabarytu, swoich wielkich rozmiarów. Idziesz i odnajdujesz swoją karczmę. Karczmę, w której nocowaliście. Obchodzisz ją i wspinasz się. Wbijasz szpony w ścianę i wspinasz się do góry. Siadasz na daszku. Na ganku. Daszku ganku. I przyglądasz się czemuś. Przyglądasz się, zaglądasz w okno. W okno jakiegoś pokoju. Po chwili dostrzegasz tam trzy śpiące osoby. Wasz pokój. Patrzysz na dwóch ludzi i pół orka. Oddychasz ciężko. Okno zaczyna parować. Obraz rozwiewa się jak we mgle i budzisz się. Patrzysz na okno, jest zaparowane. O leżysz w łóżku. Czujesz, że jesteś zaplątany w pościel. Pościel cię trzyma. Próbujesz wstać i nie możesz.
Czujesz, że prześcieradło zaciska się na twojej szyi. Zrób sobie strength saving throw. Tak, siła. 18. 18 za mało. Dusi cię ono. Zaczyna ci brakować tlenu. 12 obrażeń. Brakuje ci tlenu, dusisz się. Próbujesz się wyrwać. Próbujesz krzyknąć, ale nie możesz. Twoi przyjaciele śpią, a ty dusisz się obok nich, duszony prześcieradłem. Co robisz? Się rękami rozrywam to prześcieradło na wysokości szyi, tak? Okej, okay. Zrób sobie jeszcze jeden strength saving throw. No to jest prześcieradło, więc... 12. 12. Wbiłeś ręce, szarpiesz, ale nie ustępuje. Jest, wiesz co, prześcieradło, ale wiesz co, jest zwinięte jak warkocz, wiesz, jest zawinięte. Tak wiąże się, powiedz co, tak by księżniczka związała, wiesz, prześcieradło próbując uciec, nie? Wiem, o co chodzi. Jest związane, wiesz, jest zacięte jak lina wokół twojej szyi. Dusisz się. Kolejne 9 obrażeń dostajesz. Czekajcie, oni sam nie ma ich. A, bo to ty wysłałeś na łóżko. Już można, tak? Już można, tak. Mhm. Wasza dwójka, budzicie się. Widzicie, budzicie się w nocy, już jeszcze motaninę, nie wiecie, co się dzieje. Dochodzi od strony Fanga. Okej, okay, rzucam taki płomyk świecy cantripem. Masz światło, tak, czy nie masz? Ja patrzę. Tak, wziąłem światło. Okej, okay, rozpaliłeś światło, zrobiło się jasno, oślepiło was to, przez chwilę nic nie widzicie. Widzicie Fanga, leży w łóżku, skopana pościel jest całkowicie. Widzicie, że oplątał sobie prześcieradło wokół szyi i się dusi. Śpi. Wstaję i jak najszybciej biorę i ten rozpieprzam to prześcieradło, żeby po prostu przestał się dusić. Okej, okay. Widzisz, że on sam siebie dusi. Musisz sobie zrobić atletykę sobie zrób. Fang, zrób przeciwstawny test atletyki. Dobra. Czekajcie, tutaj mam D20. Ja mam atletykę dosyć dobrą, także uh-huh. Powinno być okej. Okay. Atletyka. Proszę bardzo, 20. 20, Fang, ile masz? 20 w sumie, czy 20 na kości? Nie, 20 w sumie. 20 na kości. Stary, jak nie ma szans. Jest jak imadło ma ten chwyt. Próbujesz szarpać, ale tak równie dobrze mógłbyś szarpać kolumnę, stary. To słuchaj, tak patrzę na niego tak jak jest, tak jak mhm. sobie leży i słuchaj, tak jak potrafię się przyłożyć, po prostu pionchy w gębę. Okej. Okay. Tak, żeby poczuł, żeby się obudził. Ty bardziej co robisz? Widzisz, że on się siłuje, ale nie może dać mu rady temu waszemu koledze. Okay. Wiesz okay. Co? Ja rzucam, Marcelu, powiedz co, prestidigitation, odgłos takich petard, wiesz, odpalanych. Okej, okay. Rzuć sobie na Arkana, a ty co robisz? Ty mówiłeś, Gertrud, walisz go, tak? Wiesz co, walę go, nawet nie muszę pięścią. Marcelów, krytyczny sukces, mam 20 na kości. Okej, okay. Jeżeli chcesz go uderzyć, to uderz na advantage, normalnie rzuć za trafienie. Dobra. Tak w mordę, żeby się obudził, tak wiesz, nie? Żeby mhm. go zarąbać. Pytanie mam, czy leżąc mam moją armor class? Tylko z Constitution, bez Dexterity, bo nie unikasz. Czyli 15 masz. Tak. Czyli ja w tym momencie ręką i jakie ja mam do atak bonus? Nie jesteś biegły w walce wręcz, takiej wiesz, plaskaczowej, więc myślę, że sama siła plus D20, sama siła plus D20. Sama siła plus D20, tak? Mhm. 14. 15. Nie trafiłem, ale usłyszałeś takie odgłos takiego dupnięcia, takie odgłos serii eksplozji. Fang, rzuć sobie jeszcze jeden Wisdom Saving Throw. 5. Okej. Okay. Kolejne 15 hit pointów sobie odpisz.
Widzę, że dalej się widzicie, że Fang słabnie. Widzicie, że mi, robi się blady i... W jaki sposób on się dusi tym? Założył, zaplątał sobie pętelkę prześcieradłem wokół szyi i trzyma ją i zaciska, wiesz? Wiesz co, biorę i w miejscu, gdzie jest zawinięta, czyli po prostu tam, gdzie pętelka się rozdziela, tak? Tak. W tym miejscu biorę i przecinam ją sztyletem od środka. Okej, rzuć sobie na trafienie na advantage. I zadaj obrażenia, jeżeli trafisz. No, trafiłem. Okej. Czyli jest 18. No to zadaj obrażenia. Myślę, że prześcieradło ma... Tak, dobra, ono jest, wiesz co, ono jest zaplątane, tak zwinięte jest w rolkę jak lina. Skręcone. Tak, skręcone jest, wiesz. Także myślę, że będzie miało co najmniej 8 hit pointów w takim stanie. Czyli ja mam w tym momencie... Ty to więcej niż początkujący... Gated. Mag. No, stary. Ile? To będzie... Już patrzę, ile mam. No ja mam D4, tak? D4 plus zręczność, bez sneak ataku. Bo to jest taka, wiesz... D4 plus po prostu zręczność. No tak, no tutaj nie ma co. 3, 7. 7, prawie przeciąłeś. Fang, zrób sobie jeszcze raz... Wisdom, poczekaj. Wisdom saving, zrób sobie jeszcze jeden. Tylko żeby rzucić więcej niż czekaj, 10. Plus zręczność? Tak? To przepraszam. D4 plus zręczność to 8, bo mam zręczność 5. Okej, no dobra. Przeciąłeś. Widzisz, że Fang rozerwał to prześcieradło. Zrób sobie saving throw na advantage teraz. Bo złapałeś oddech. Dobra, to tak. Tu mamy 12. A tu mamy 9, to 12. 12 za mało. Widzicie, nie budzi się, ale już nie dusi się teraz. Nie tracisz hit pointów. Wiesz co, Fang, czujesz, że spadasz, wiesz? Czujesz, że... Marcelu, mogę rzucić Lesser Restoration? Nie wiem, no jak chcesz, możesz rzucić, ja cię nie powstrzymam. Jeżeli czujesz, że to pomoże, to możesz spróbować, nie wiem, no. Rzucasz coś, robisz coś, czy czekasz dalej? Czekaj. Dobra, to rzucam Lesser Restoration. Okej, zaraz przeczytam. Ja w tym momencie szukam albo miski z wodą, albo po prostu kubka z wodą i wylewam mu na łeb. Spoko, widzisz, poszedłeś po miskę, ale widzisz, że Bart podszedł, odmówił formułę zaklęcia i słyszysz z tej otchłani, z tej ciemności, w którą spadasz, usłyszałeś słowa Rocco, który mówi jakieś niezrozumiałe zaklęcie i obudziłeś się. Jesteś w pokoju, zlany potem, patrzysz w sufit, z trudem oddychasz. Okno! Otwieram. Co się stało? Widzisz, że pobiegasz do okna, widzisz, że jest całe zaparowane, zachuchane takie. Otwierasz, szarpiesz się, trochę ciężko chodzi, otwierasz, wpuściłeś takie zimne, nocne powietrze. Biorę topór, idę do tego okna. I podchodzisz do okna. Odsunąłeś Gertruda, patrzysz, widzisz, że... rzuć sobie na investigation test. To będzie dobry rzut, 14. Widzisz, że jest trochę powyszczerbiana. Tak jakby może jakiś kot tu chodził, może jakby coś tu może kiedyś jakaś strzała się wbiła. Są jakieś ubytki. Czy wyglądają na ślady pazurów albo czegoś, ciężko powiedzieć, ale coś tam jest. Jest ciemno. Masz tą wizję w ciemności, co prawda. Bije ze spokoju światło, które rzucił Rocco, ale patrzysz, ciężko powiedzieć. Patrzę na Rocco, światło. Idziemy. Gdzie pan sobie życzy? Widzicie, jest w szoku. Wasz kolega jest w szoku. Patrzy się na okno, mówi, żeby wyjść. Łapie go. No nie, no przecież do środek nocy on chce wychodzić przez okno. No daj spokój. Łapie go i sadzam wychodzę z pokoju. Wychodzę z pokoju. Odpocząłem Gertruda. Za mną. Trzymam go i po prostu siłuję się z nim, żeby nie wyszedł. Krzyczę, opowiedz, co jest grane. Jeżeli tam jest niebezpieczeństwo, to my nie jesteśmy przygotowani. Nie wiemy, o co chodzi. Opowiedz nam, co się wydarzyło.
Najpierw... Ja się dosłownie, tak, jeżeli on jest większy, to ja się po prostu uwieszam na nim, tak żeby nie okej. Okay. Rzućcie sobie na przekonywanie. Rocco, rzućcie sobie na przekonywanie, a ty sobie... 19, okej, 19 na kość. Widzisz, że party są przekonywujące. Chyba widzisz, mówisz z sensem, wiesz, bo nie wiedzą, o co chodzi, nie wiedzą za bardzo, patrzą się, bardzo są zdziwieni. Mówi, obudziłeś się w nocy, chyba coś ci się śniło, miałeś jakiś koszmar i chcesz wybiec w środku nocy. No, rano mamy robotę, słuchaj, trzeba się wyspać. Muszę sprawdzić. Powiedz przynajmniej, co ci się stało. A ja dalej się uwieszam na nim. Słyszycie? Ktoś puka do drzwi. No. Dobiegam. Wszystko do dobrze? Wszystko dobrze? Się. Słyszycie głos taki? Jakieś huki słyszeliśmy. O, wszystko pod kontrolą. Dziękujemy bardzo. O, to dobrze. Słyszycie, kroki oddalają się. Muszę zobaczyć, co to było. I nawet z uwieszonym Gertrudem... No to sobie zróbcie sobie test na grappla, na atletykę. Sobie zróbcie test. Po prostu na zwyczajnie, tak? Na atletykę, no obaj sobie rzućcie. 19. No to zaczekaj, bo ja mogę to pobić. 20. Naprawdę. Trzymacie. Widzisz, że jest mały. Widzisz, zahaczył, nogą zahaczył, powiedz co, o łóżko, wiesz, zahaczył i razem z łóżkiem tutaj, o łóżko jest przebite stare gwoździami do ziemi. Zahaczył i trzymacie. Mówię, widzisz, mały, ale silny. Mówię do Fanga, racjonalizuję go. Mówię, Fang, przecież są strażnicy. Strażników jest mało. Poza tym byłeś w tym pokoju, więc jak twoje zmysły miały się znaleźć w lesie i po prostu jak miałeś to widzieć? Czyimi oczami? Jak? Sen miałeś. Dlaczego się zacząłeś dusić? Bo spojrzałem na siebie śpiącego. No dobra, chyba słyszysz, co mówisz, to chyba się kupy tego nie trzyma, nie? Słuchaj, ty rano mamy robotę, ty. Żebyś był przytomny, ty powiedziesz, bo... Bo Markis się wścieknie, że nie jesteśmy w formie. Obudziłem się w środku lasu. Biegłem. Chyba nawet na czterech łapach, ale nie jestem w stanie, nie pamiętam. Mgłę mam po prostu w pamięci teraz, ale biegłem. Muszę zobaczyć, czy są ślady. Byłem wielki. Dobra, dobra, chodź tutaj, chodź. Wyjrzyj przez to okno, ja tam rzucę światło. Okej, okay, zaświeciłeś. Rzucam trzy takie światełka tam na podłogę. Widzisz tam jakieś ślady? Kto patrzy? Ja. Rzuć sobie za investigation. Ale no nie, no, ja też patrzę. No ja też jestem bardzo ciekawy. Okej, wychylasz, też sobie rzucę investigation. 17. Okej. Okay. No zrobię investigation, to ja mam 22. 22. Widzicie troszeczkę błota? Troszeczkę... rzeczywiście, jak ktoś mógłby tędy chodzić, ale to błoto jest stare. Tak jakby może trochę ziemi, może ktoś wrzucił tutaj jakąś kawałek, jakieś pecynkę ziemi albo czegoś na ten dach. Nie wygląda to jak odciski stopy. Ale nic świeżego. Rama okna jest troszeczkę powyszczerbiana, ale ciężko powiedzieć, że to są ślady pazurów, ciężko by to... Ale wiesz, to pazurów jak pazurów. Czy to, jeżeli jest powyszczerbiana, to wiesz, no, czy te wyszczerbienia są świeże? Wiesz co? Nie, nie bardzo. Nie wyglądają na świeże. No to właśnie przekonuję Fanga w tą stronę. Mówię, zobacz. Wszystko tutaj wyschnięte, błoto nieświeże, w ogóle jakieś tam stare już tutaj powysychane. Zobacz te wyszczerbienia wcale i pokazuję mu po prostu, dosłownie okay, palcem. Pokazałeś. Zobacz, te wyszczerbienia nie są świeże. Jeżeli tutaj zmysłami byłeś, to nie byłeś przed chwilą, tylko ktoś musiał cię opętać, żeby ci się tak wydawało, żebyś się dusił. Nie wiem, czy zdaję sobie sprawę, ale musiałem przeciąć prześcieradło, ponieważ... Nie byłem w stanie po prostu odwrócić twojego złapania, kuźwa, tak się mocno dusiłeś. Tego nie pamiętasz, za to pamiętasz, że się widziałeś. Mówię ci, jeżeli coś się tu stało, to coś się stało w głowie i nic więcej. Trzeba wziąć się, położyć i po prostu usnąć, żeby mieć siłę na jutro. Będę czuwał. Nie będziesz czuwał, tylko potrzebujesz się położyć.
kto jak kto, ale właśnie ty potrzebujesz się położyć, bo potrzebujemy cię wypoczętego jutro rano. I tutaj pomóż mi po prostu Rocco. Rzuć sobie na perswazję sobie rzuć. Perswazja. O, nie za dobrze. 11. 11. Widzisz, że no przekonuję się. Śpiewam coś na ukojenie, na ukojenie nerwów. Tak po cichutku biorę tą, powiedz, mandolinę i gram. Co śpiewasz? Co śpiewam? Oczka smrużą, już. Tak, wiesz, tak po prostu. Ale na, już to jest zaklęcie, czy inspirujesz? Nie, po prostu chcę go uspokoić. Chcę zrobić taki performance uspokajający, jakąś taką senną, leniwą melodię. Ty śpiewasz melodię uspokajającą, zrób sobie performance, ale na disadvantage. Okej. Okay. No to performance na disadvantage 13. 13. Wiesz co, no próbuję cię uspokoić, Funk, ale wiesz co widziałeś. Powoli zaczyna do ciebie docierać faktycznie, że może troszeczkę się kupy nie trzeba, to twoja historia. Niemniej jednak jesteś bardzo taki pobudzony i niespokojny. Ja chuchałem na tą szybę. Ta szyba była zapalowana, jak się obudził. Jak mnie obudziliście? Coś spowodowało, że tak teraz w tym momencie myślisz. Jedyny powód, dlaczego tak miało być, jest z tego prawdopodobnie dlatego, że miałeś się udusić. Słyszałeś o tamtym chłopaku, co tam wziął się, podpalił oliwą? Ale ja jeszcze nie byłem w okolicy. Ach, Funk, posłuchaj nas przez chwilę. Weź ty się uspokój, jutro musimy wleźć w kukurydzę i po prostu zrobić z tym porządek. Okej, rzuć sobie jeszcze raz na perswazję. No, wreszcie. Perswazja 23. Wiesz co, zaczyna do ciebie powoli docierać. Wiesz co, opadła adrenalina z ciebie, zeszło troszkę z ciebie. I ogólnie faktycznie może oni nie widzieli tego, co ty, nie słyszeli, ale zaczyna do ciebie docierać. Okej, jutro muszę wstać, jest robota. Co robisz? Czuję się teraz senność, wiesz? Boli cię gardło, jesteś obolały. Jeszcze dalej ci teraz pulsuje teraz, bo taki pobudzony byłeś. Pulsuje ci ten złamany niedawno nos, ale czujesz zmęczenie. Rzucam ten. Mamy tu jakąś miskę w pokoju, czy coś? Coś tam macie jakąś. Mamy, ja już sięgałem po jedną, żeby mu zwalić na głowę. Aha, dobra, weź sobie jakiś kompres, słuchaj, ochłoń głowę, tam owiń głowę czy coś. Tylko się nie dusz znowu. Ostudźmy emocje, ostudź czoło i ten. I kładziemy się spać. Jesteś nam potrzebny. Jutro musisz bronić naszego życia, jakby w razie coś przyszło się nam przyglądać tej kukurydzy. Dobra decyzja. Przegadaliście mnie. Biorę pościel Gertruda, zabieram, daję mu swoją pociętą. Idę spać.